Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 214. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 125. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza i teraz i na wieki. Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości. Panie, dobrze czyń dobrym i ludziom prawego serca. A tych, co schodzą na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. W księdze Hioba w rozdziałach od 6 do ósmego, Hiob odpowiada Elifazowi, wyrażając swoją skrajną boleść i poczucie niesprawiedliwości, broniąc swojej niewinności i pragnąc zrozumienia od przyjaciół. Następnie Bildad, kolejny z przyjaciół, twierdzi, że Bóg nie karze niewinnych, sugerując, że cierpienia Hioba muszą być konsekwencją jego grzechów lub grzechów jego dzieci i nawołuje Hioba do szukania Bożego miłosierdzia. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł Gdyby zważono dokładnie mój ból, a moje biedy razem byłyby na szali, cięższe są one teraz niż piasek morski, stąd nierozważne me słowa. Bo tkwią we mnie strzały wszechmogącego których jady wchłania moja dusza Strach przed Bogiem na mnie naciera Czy onager ryczy na murawie Lub mruczy wół, gdy ma paszę? Czy miła potrawa bez soli A sok malwy czy w smaku przyjemny? Moja dusza nie ważyła się tego dotknąć A to się stało wstrętnym mym pokarmem Wzdycham do śmierci Któż da mi to, o co proszę? Niech Bóg mi da to, czego się spodziewam. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, wyciągnąć rękę i przeciąć pasmo mych dni. Przez to już doznałbym ulgi i rozradował w bezlitosnej udręce, że nie wzgardziłem słowami świętego. Co siłą jest dla mnie, by przetrwać? Jakiż mój kres, bym wytrwał cierpliwie? Czy moja siła skamienia? Czy ja mam ciało ze spiżu? Zaiste nie ma dla mnie pomocy. Zabrano ode mnie zaradność, daleki ode mnie ratunek. Bracia mnie zawiedli. Zrozpaczonemu potrzeba pomocy od bliźnich, bo porzuci on cześć wszechmocnego. Bracia moi zawiedli jak wody potoku, jak łożyska potoków znikają. Od lodu są one zmącone, śnieg się nad nimi rozpuścił. W czasie letniego upału wysychają, od gorąca znikają ze swych łożysk. Ze swych dróg karawany zbaczają, w pustyni zagłębią się, zginą. Podróżni stemy wzrok natężają, mają w nich nadzieję wędrowcy sabejscy. Wstyd im, że mieli już pewność, doszli do nich i są zmieszani. Tym wy jesteście dla mnie, przeraża was moje nieszczęście. Niesprawiedliwy sąd. Czyż mówiłem: Dajcie mi coś, wykupcie mnie swoim bogactwem? Uwolnijcie z ręki ciemięscy, wykupcie mnie od okrutników? Wskazania dajcie, zamilknę. A w czym zbłądziłem, pouczcie. Ile mocy w słowach szczerych. A cóż poprawią wasze sądy? Czyż chcecie ganić same słowa, mowy z na wiatr rzucane? A wy, sierotę gubicie, los byście rzucali i swoim kupczyli przyjacielem. A teraz popatrzcie na mnie, a wobec was nie skłamie. Nawróćcie się, niech zło zaniknie. Nawróćcie się, jeszcze trwa moja prawość. Czyż język mój jest występny, czy podniebienie grzechu nie rozezna? Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę? Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, Kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Żyję bez nadziei. Ciało moje okryte robactwem strupami, skóra mi pęka i ropieje. Dni moje lecą jak tkackie czułęko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Nikt już mnie powtórnie nie ujrzy, spojrzysz, a już mnie nie będzie. Jak obłok znika i odchodzi, tak schodzący do Szeolu nie wraca do góry, by zamieszkać znów w swoim domu. Już nie zobaczy go jego miejsce. Noc niespokojna. Ja ust ujarzmić nie mogę, w udręce ducha chcę mówić, lamentować w goryczy mej duszy. Czy jestem morzem lub smokiem głębiny, że strażę nade mną postawiłeś? Gdy myślę, pocieszy mnie moje łoże, posłanie uciszy mą skargę, to ty mnie snami nami przestraszasz przerażasz mnie widziadłami. Wolę umrzeć. Moja dusza wybrałaby uduszenie, raczej śmierć niż te udręki. Zginę, nie będę żył wiecznie. Zostaw mnie, dni moje to tchnienie. A kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce? Czemu go badasz co ranka? Na co doświadczasz co chwilę? Daruj grzech. Czy wzrok swój kiedyś odwrócisz? Pozwól mi choćby ślinę przełknąć. Zgrzeszyłem. Cóż mógłbym uczynić tobie, stróżu człowieka? Dlaczego na cel mnie wziąłeś? Mam być dla ciebie ciężarem? Czemu mojego grzechu nie zgładzisz, nie zmarzesz mej nieprawości? Bo teraz położę się w prochu. Nie będzie mnie, choćbyś mnie szukał. Wówczas zabrał głos Bildat z szułach i rzekł: Jak długo chcesz mówić w ten sposób? Twe słowa gwałtowne jak wicher. Czyż Bóg nagina prawo? Wszechmocny zmienia sprawiedliwość. A jeśli twe dzieci zgrzeszyły, i wydał on je w moc ich grzechu, upokórz się, a zyskasz szczęście. Jeśli do Boga się zwrócisz i błagać będziesz wszechmocnego, jeśli jesteś czysty, niewinny, to on zaraz czuwać będzie nad tobą, uczciwy twój dom odbuduje. I choć był skromny u ciebie początek, to koniec będzie wspaniały. Tak uczą starsi. Pytaj dawnych pokoleń, zważ na doświadczenie ich przodków. My, wczorajsi, znamy niewiele, bo dni nasze jak cienie na ziemi. Czyż oni cię nie pouczą, mówiąc do ciebie, a słowa ich, czyż z serc ich nie wypłyną? Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody? Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia, Wcześniej niż zieleń usycha. Takie są drogi niepomnych na Boga, a niegodnego nadzieja przepadnie. Ostoja takiego to babielato, a jego ufność jak nić pajęczyny. Kto się na niej oprze, ten nie ustoi. Chwyci się jej, a nie ma oparcia. On wprawdzie w słońcu soczysty. Jego gałąź wyrasta nad ogród, korzenie ma splecione, pośród kamieni on żyje. Gdy utniesz go z jego podłoża, ono zaprzeczy: nie widziałem ciebie. Oto jest radość z jego drogi, a z pyłu inni wyrosną. Nawróć się. Oto Bóg nie odrzuci prawego, ani nie wzmocni ręki złoczyńcy. Jeszcze napełni śmiechem twe usta, a twoje wargi okrzykiem wesela. Wrogowie okryją się wstydem, przepadną namioty występnych. Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 7, wersety od 1 do 30. Jezus uzdrawia sługę setnika w Kafarnau zdalnie, doceniając jego wielką wiarę, a następnie wskrzesza młodzieńca z Nain, wzbudzając podziw tłumów. Jan Chrzciciel, przebywający w więzieniu, wysyła uczniów, aby zapytali Jezusa, czy jest mesjaszem. A Jezus odpowiada, wskazując na swoje cuda i nauczanie jako dowody co staje się dla Jezusa pretekstem do publicznej pochwały Jana i potępienia tych, którzy go odrzucili. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, Wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami. Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach Mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie, lecz powiedz Słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do pana z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych zmartwychwstają. U Bogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż Proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam Wam bowiem: między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.